Dzień dobry Państwu. Witam na szóstym w tym roku spotkaniu z cyklu Środy Archiwalne w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Szóstym i ostatnim przed wakacjami. Wrócimy jesienią, mam nadzieję w październiku, może we wrześniu. Zachęcam do obserwowania informacji, które będą ukazywały się w mediach społecznościowych krakowskiego oddziału. Tam dokładnie powiemy kiedy i na jaki temat zostanie zorganizowane najbliższe po wakacjach spotkanie. A dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie żołnierzom Armii Krajowej z Rudawy. Okoliczność jest szczególna. Mamy właściwie teraz dokładnie niemal 30. rocznicę odkrycia depozytu broni. Broni, którą pozostawili, której nie porzucili, którą opiekowali się przez kilkadziesiąt lat po wojnie żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej, którzy z formacji, która działała na terenie podkrakowskiej Rudawy. Warto sobie zdać sprawę z tego, że tereny na zachód od Krakowa i na południe od Krakowa, w stronę Krzeszowic, Wadowic, to tereny, na których bardzo silne były struktury ruchu narodowego przed wojną. To tereny, na których w związku z tym bardzo silna była później konspiracja narodowa. Narodowa Organizacja Wojskowa scalona z Armią Krajową. Żołnierze, którzy działali na terenie Rudawy, wykazali się wielokrotnie wielką dzielnością. Można powiedzieć, nie złożyli broni, dlatego kiedy skończyła się okupacja niemiecka, kiedy zaczęła się okupacja sowiecka, to przecież z tamtych terenów rekrutowali się żołnierze takiej organizacji, choćby jak Liga Walki z Bolszewizmem. O ich wierności świadczy też to, co 30 lat temu zostało pokazane światu i to, o czym przez kilkadziesiąt lat swojego życia nie powiedzieli nikomu poza swoimi najbliższymi, a i to wszystko działo się przecież najpewniej w wielkiej tajemnicy i pewnie w ostatnich latach ich życia, mianowicie o depozycie broni. Broni, którą utrzymywali w sprawności, mając nadzieję, że w końcu będą mogli kiedyś chwycić za nią i walczyć o wolną Polskę, a albo kiedy ta wolna Polska przyjdzie i trzeba będzie rozliczyć się z tego, co stanowiło własność organizacji konspiracyjnej, to oni właśnie powinni tę broń przekazać. Nie dożyli czasów, w których mogliby spokojnie tę broń przekazać. Depozyt został przekazany przez ich potomków, których zresztą gościmy dzisiaj tutaj na sali. Historię konspiracji z Rudawy i historię odkrycia, czy właściwie ujawnienia depozytu broni, który miał miejsce 30 lat temu, przedstawi rudawianin, pan Piotr Kuruc. Tymczasowo na wygnaniu w Brzezińce, ale już niedługo mam nadzieję, że wrócę na swoją ziemię, więc... Archiwista, główny specjalista w krakowskim oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Panie Piotrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolę sobie parę słów powiedzieć, chociaż patrząc na twarze i znamy się przecież też już nie od wczoraj, to co po niektórzy Państwo wiecie na pewno wiele więcej ode mnie, a to co powiem szerszej publiczności to też wiem też od Państwa, plus to, co udało mi się właśnie wyczytać w różnych dokumentach, czy to w archiwum tutaj naszym krakowskim, czy w innych archiwach. Będzie to jakieś, myślę, że uzupełnienie wiedzy Państwa, dopełnienie, myślę, że czegoś, co może Państwu było, może było niejasne, może będzie to jakieś tam też w pewnym sensie upewnienie się, że rzeczywiście i potwierdzenie tego, co może było jakąś, nie wiem, plotką, czy jakąś informacją, która była może niesprawdzona, krążyła gdzieś po rodzinie, a wyjdzie na to, że mamy potwierdzenie tego w dokumentach wytworzonych, wiadomo, przez Służbę Bezpieczeństwa. Także pozwolę sobie usiąść i parę słów na ten temat powiedzieć.
Tak jak pan naczelnik powiedział, to rzeczywiście w Rudawie Narodowa Organizacja Wojskowa no, rozwijała się i była rzeczywiście bardzo, bardzo mocna. Tak akurat się złożyło, chociaż w dokumentach też są potwierdzenia, że już w roku 1939 żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej, czyli no tej powiedzmy późniejszej formacji, ale tacy, którzy też walczyli w kampanii wrześniowej, zaczęli już te struktury tworzyć właśnie pod koniec roku 1939, aczkolwiek pierwsza organizacja, no to wiadomo, że o służbie zwycięstwu Polsce nie mam informacji, natomiast jeśli chodzi o Związek Walki Zbrojnej, no to jak najbardziej już kilka takich osób rzeczywiście prężnie działało, czy to na terenie Rudawy, czy pochodzili z Rudawy, a działali na przykład w Krakowie. Właśnie o takich dwóch osobach chciałbym parę słów powiedzieć, aczkolwiek będzie to tylko powiedzmy wzmiankowane, gdyż wspomniałem o nich w takim tekście, który kilka lat temu się ukazał, czyli Auschwitz i Radwanowice, cena za konspirację mieszkańców Rudawy i okolicy. I ten slajd przedstawia właśnie dwie takie osoby, czyli Szczepana Wójcika i Mariana Maleszyka. Szczepan Wójcik był pracownikiem krakowskiej ubezpieczalni. Tam, powiedzmy, został wciągnięty w struktury ZWZ-u i z relacji, które gdzieś tam, powiedzmy, czytałem czy widziałem, jego synów, którzy w późniejszych latach wojny również zostali zaangażowani w struktury konspiracji akowskiej, działał również na terenie Rudawy. W ich domu spotykali się, powiedzmy, rudawscy konspiratorzy. Synowie, czyli Michał i Jan, stali powiedzmy, wtedy na czujce, pilnowali, żeby gdzieś nikt niepożądany gdzieś nie zakłócił tegoż spotkania. Szczepan Wójcik na początku roku 1941, podobnie jak wielu pracowników ubezpieczalni krakowskiej, no, znalazł się na celowniku gestapo Niemców, właśnie podejrzewany o działalność w konspiracji, o wystawianie lewych zaświadczeń, zwolnień i tak dalej, które, no wiadomo, mogły bardzo często ratować no, ludzkie życie, co tu będziemy ukrywać. I Szczepan Wójcik został właśnie aresztowany na terenie Rudawy, błyskawicznie przewieziony do więzienia Montelupich. I bodajże po miesiącu przewieziony do Oświęcimia. Miesiąc po Szczepanie Wójciku został aresztowany Marian Maleszyk. To akurat osoba, która no nie jest, powiedzmy, z krwi i kości, nie była rudawianinem, ale mocno gdzieś tam w tą Rudawę gdzieś tam wsiąkła, angażował się mocno w jakieś uroczystości patriotyczne. Był też działaczem BBWR-u. A zawodowo był zawiadowcą stacji w Rudawie. Oczywiście po wybuchu wojny został z tego stanowiska zdjęty. I generalnie za wiele nie wiemy o jego działalności, aczkolwiek w zeznaniach, które złożyła po wojnie jego żona, tu jeszcze tylko wspomnę o tej tablicy, to jest tablica na ulicy Batorego, czyli tutaj niedaleko, tutaj gdzie mieszczą się w tym momencie przychodnie lekarskie, a w czasach okupacji i przed wojną mieściła się ubezpieczalnia krakowska. I jako przedostatnie nazwisko na tej liście, troszkę powiększone, Państwo możecie tego nie widzieć, aczkolwiek chyba jest to widoczne, jest właśnie nazwisko Szczepana Wójcika, rudawianina. O protokole, o przesłuchaniu, o którym powiedziałem przed chwilą, był to śledztwo prowadzone po wojnie, gdzie podejrzanymi, potem oskarżonymi byli paru kolejarzy właśnie, którzy pełnili te funkcje na stacji w Rudawie, głównie Tadeusz Rzymierski. I
On był podejrzewany jako ten, który zajął miejsce Maleszyka na stacji, czyli zawiadowcy stacji. Był podejrzewany jako ten, który generalnie stał za tym, że Maleszyk trafił do Oświęcimia. Żona Maleszyka, Helena Maleszyk, złożyła właśnie zeznanie takiej treści, że Maleszyk, nie, że Maleszyk, przepraszam, Czemierski nie miał z tym nic wspólnego, a poddaje jako świadka tego, że który może coś wiedzieć i wie na ten temat, jak doszło do zatrzymania jej męża, podaje nazwisko Józefa Duźniaka, czyli nauczyciela, kierownika szkoły w Rudawie. W dokumentach powojennych już, gdzie nauczyciele uzupełniali takie specjalne ankiety, listy i gdzie zapisywali, powiedzmy, to, co robili w czasie okupacji, czy na terenie ich placówki było prowadzone tajne nauczanie i tak dalej. Tam w tych relacjach, które składa notabene żona Józefa Duźniaka, Zofia Duźniak, twierdzi, czy podaje taką informację, że jej mąż Józef Duźniak kolportował prasę podziemną, a tą prasę dostarcza mu właśnie Marian Maleszyk. Także to taka informacja i prawdopodobnie właśnie za taką działalność został Maleszyk aresztowany, wywieziony do Oświęcimia. No i co trzeba dodać, los obydwu, czyli Wójcika i Maleszyka był bardzo podobny. Wójcik, chociaż synowie do lat 90. czy nawet 2000. Walczyli o to, żeby dowiedzieć się prawdy, jakie były losy ich ojca. Na grobie jego jest informacja podana o dacie śmierci. W zasadzie nie ma tej daty śmierci podanej, ale wszystko wskazuje na to, że został rozstrzelany zaraz na początku lipca na żwirowni w Oświęcimiu razem z taką kilkudziesięcioosobową grupą urzędników krakowskich, bądź z Ubezpieczalni Krakowskiej, bądź z krakowskich wodociągów. Natomiast Marian Maleszyk, no, rodzina dostała informację z Oświęcimia na początku listopada 41, że 1 listopada Marian Maleszyk w Oświęcimiu zmarł. Do tej dwójki dodałbym jeszcze jedną osobę, która na pewno jest powiązana, powiedzmy, ze Szczepanem Wójcikiem i z Marianem Maleszykiem, mianowicie z osobą Wojciecha Marka. Pracował on w drukarni, był, z tego co się dowiedziałem, był rytownikiem, więc miał takie umiejętności, że w konspiracji i wydaje się, że były wręcz bezcenne i prawdopodobnie właśnie, też mając kontakty z tą wymienioną wcześniej dwójką, został aresztowany i trafił po Oświęcimiu, trafił do Neuengamme. Obóz przeżył, ale po powrocie z tegoż obozu po pół roku zmarł. Także to jest ta trójka, którą powiedzmy tak chciałem przypomnieć, nawiązując do tego artykułu. A teraz już przechodzę do osoby, która jest tutaj, można powiedzieć, że bardzo ważna, jeśli chodzi o początki konspiracji na ziemi rudawskiej, mianowicie Felix Cebula, o pseudonim w konspiracji przybrał sobie pseudonim Szczęsny. Jeśli Państwo pozwolą, przeczytam dokument, który raz, że powiedzmy, pokażę tutaj jakiś życiorys, który postaram się później ewentualnie tak pokrótce uzupełnić, ale też tutaj będzie to jakaś ciekawostka dla Państwa. Jest to odpis dokumentu datowany na 31 grudnia 1949 roku, opatrzony gryfem ściśle tajne. Adresatem jest Okręgowy Zarząd Informacji Wojska Polskiego przy DOW nr 5 w Krakowie. I jego treść brzmi tak. Podaję, że w DOW w Krakowie przy ulicy Gertrudy na stanowisku kierownika sekcji w stopniu majora pracuje niejaki Cebula Felix. Zamieszkuje on w Krakowie przy ulicy Paulińskiej numer, o ile się nie mylę, 16.
Tenże Cebula Felix jest kapitanem przedwojennego Wojska Polskiego, legionista. W wojsku służył od 1916 czy też 1917 bez przerwy. Ostatnio przed wojną był w jakiejś jednostce na wschodzie. Podczas wybuchu wojny rzekomo mieli ich napaść banderowcy, którzy zbombardowali ich i rozbili. Według jego wyrażeń, jeszcze z okresu okupacji, był to tak zwany nóż w plecy. Po powrocie do domu swego ojca w roku 1939 lub 1940, zamieszkałego w Brzezińce, gmina Rudawa, a raczej Krzeszowice, powiat Chrzanów, rolnika, przed wojną za jego pieniądze Cebula Felix wybudował sobie wszystkie zabudowania gospodarcze, łącznie z domem mieszkalnym, oraz założył ogród owocowy, około 50 drzew wiśni, czereśni i tym podobnych. Zajął się handlem z III Rzeszą z uwagi na to, że niedaleko miejscowości była granica Generalnej Guberni i III Rzeszy. Dostarczał tam artykułów monopolowych, jak wódkę, papierosy i żywność, w zamian za artykuły przemysłowe. Jak już po wyzwoleniu się dowiedziałem, miał rzekomo być także w AK na dość poważnym stanowisku. Czy się ujawnił, nie wiem. W 1945, względnie 1944, był przez Niemców aresztowany i osadzony na Montelupich w Krakowie, rzekomo za organizację. Nic mu nie udowodniono i zwolniono go z więzienia, kiedy nie przypominam sobie. Zaraz po wyzwoleniu powołano go do Wojska Polskiego i do tej chwili służy. Chciałem zaznaczyć, że jest on zdecydowanym, ale skrytym wrogiem ustroju i w ogóle komuny czy socjalizmu. W rozmowach, jakie prowadziłem z nim w latach 1947-1949, przy okazyjnych spotkaniach, dawał mi niejednokrotnie do zrozumienia, że dzisiejszy ustrój się nie utrzyma, odczułem, że nienawidzi komunistów. Jak się dowiedziałem kilka tygodni temu, zawarł on związek małżeński. Dotychczas był wolny. W wypadku, gdyby były Wam potrzebne bardziej szczegółowe informacje odnośnie wspomnianego, jeśli mi są znane, natychmiast podam. Proszę bardzo o dyskretne wykorzystanie powyższego z uwagi na to, że tenże jest moim wujkiem, a to bratem mojej matki. Podpisano funkcjonariusz WBP w Krakowie. Z racji tego, że jest to odpis, tutaj taka uwaga się pojawiła, że odpis jest nieczytelny. No, a autorem tych słów jest przedstawiony Państwu Zbigniew Faryna, czyli generalnie człowiek odpowiedzialny za inwigilację Kościoła krakowskiego, krakowskich zakonów. Człowiek, który gdyby nie taka, nazwałbym ją, wpadka w roku 66, kiedy próbował przemycić z Jugosławii chyba jakieś artykuły i został dyscyplinarnie wydalony ze służby, myślę, że doszedłby chyba na sam szczyt, aczkolwiek jego kariera i tak wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo tutaj, jeśli tak je można nazwać, bardzo bogata. No. W roku 72 wrócił do służby, odszedł z niej w roku 1980 jako pułkownik MO. No, jak czytałem ten dokument, pojawiła mi się taka czerwona lampka, że może nie jest to on, gdyż brat Zbigniewa Faryny również służył w SB, ale w teczce Zbigniewa Faryny, sam Faryna, w teczce personalnej oczywiście, sam to wyjaśnia i generalnie można powiedzieć, że się tutaj demaskuje przed nami jako ta osoba i autor tychże słów o swoim wujku. Pisze mianowicie tak, że od czasu wyzwolenia spotykam się z nim zupełnie przypadkowo, sporadycznie, a od półtora roku nie widziałem się z nim zupełnie. Jest on reakcyjnie nastawiony. Meldowałem już o tym do Okręgowego Zarządu Informacji Wojska Polskiego przez Wydział Personalny tutejszego urzędu i osobiście w czasie pobytów tam. Także no, jesteśmy w 100% pewni, że za słowami, które przeczytałem wcześniej, stoi właśnie Zbigniew Faryna. Jego matka była właśnie siostrą Feliksa Cebuli. Felix Cebula w Brzezińce, gdzie właśnie zaczął, powiedzmy, działać, wtajemniczył czy też w konspirację Kazimierza Wierzbickiego, przedwojennego żołnierza, służył w drugim pułku strzelców podhalańskich. Po wojnie też kontynuował karierę w Wojsku Polskim, też w Ludowym Wojsku Polskim.
też dosłużył się chyba tam stopnia majora. Pokazuję go tutaj, dlatego że, no, że wiadomo, Kazimierz Wierzbicki jest związany tutaj z ZWZ-em, co tutaj raczej nie ma wątpliwości. Mówi o tym Felix Cebula, że wciągnął takiego człowieka właśnie w konspirację. Chociaż Kazimierz Wierzbicki bardzo, bardzo ten temat, czy to w aktach personalnych, czy w jakichś innych materiałach, stara się pomijać, stara się jakoś tutaj nie ujawniać, że nie działał, że szybko z tej Brzezinki się wyprowadził, co jest faktem, bo rzeczywiście ożenił się i wyprowadził się do Bolechowic. A obok pojawiają się jego bracia, Stanisław Wierzbicki, pseudonim Granit, i Zygmunt Wierzbicki, pseudonim Hobel. I oni generalnie już angażują się, czy też są wciągnięci w konspirację typowo narodowej organizacji wojskowej. Nie wiem, czy obydwóch, ale na pewno Stanisława Wierzbickiego w tą organizację wciągnął Józef Kłeczek, o którym jeszcze będę za chwileczkę mówił. Drugą postacią, nawet nie wiem, czy nie ważniejszą niż Felix Cebula dla Rudawy i dla jej konspiracji, zwłaszcza tej spod znaku ZWZ-AK, jest Henryk Tatara, pseudonim Kostur. Ten człowiek, no, jest można powiedzieć, też nierodowitym rudawianinem. Pojawił się w Rudawie jako powiedzmy pracownik kolei. Był tam bodajże w 23 roku. Ale wybranka jego serca była z Rudawy, Janina wel Joanna z domu Wąchal, czy też Wąchol, wzięli ślub, więc tutaj z tą Rudawą te kontakty cały czas miał, a zawodowo cały czas związany właśnie z koleją. I nawet też w jednostkach kolejowych, jak też podaję w aktach personalnych właśnie pracownika kolei, też w formacjach tych kolejowych walczył w latach 1920-1921. Nie podaję dokładnie gdzie, czy to była wojna z bolszewikami. Henryk Tatara pojawia się też na terenach śląskich, więc może to też były walki związane właśnie z powstaniami śląskimi. Tego nie udało mi się na dzień dzisiejszy ustalić. W każdym bądź razie na pewno przez cały okres okupacji działał w Rudawie, pełnił w niej funkcję dowódcy plutonu, czy też dowódcy kompanii. I generalnie pod jego komendą był jeden z braci Wiśniewskich, o których można powiedzieć, którzy są dzisiaj, można tak to powiem, że są głównymi bohaterami tego spotkania i tego wystąpienia. Właśnie Kazimierz Wiśniewski był wciągnięty przez Tatarę do organizacji. Też wychodzi na to, że przyjaźnili się jakoś tak powiedzmy prywatnie. Syn Kazimierza, Leszek, urodzony w roku 40. Jego chrzestnym właśnie miał być, czy też był właśnie Henryk Tatara, pseudonim Kostur. O jego działalności jako takiej na terenie Rudawy też zbyt wiele nie wiemy. Co nieco możemy się dowiedzieć z akt jego dowódcy, mianowicie dowódcy pierwszego batalionu tego powiedzmy krzeszowickiego, niejakiego Kazimierza Polaka, pseudonim Iskra, gdzie w zeznaniach w roku 45 pisze on tak, że na pytanie przesłuchującego, jakich mieliście łączników, odpowiada tenże Kazimierz Polak, że specjalnych łączników nie miałem. Tą funkcję wykazywali Osicki i Tatara, właśnie pseudonim Kostur. No i że w kompanii, potwierdza to, co powiedziałem wcześniej, że w kompanii drugiej tegoż batalionu był dowódcą Kostur Tatara, zamieszkały w Rudawie lat 40. Po wojnie Henryk Tatara ujawnił się, ale ujawnił się nie w Krzeszowicach przed majorem Ryłką, natomiast ujawnił się na Śląsku
gdzie powiedzmy jego oświadczenie przyjmował sam Walter Janke. A to jest odpis już późniejszy, powiedzmy takie świadectwo moralności, które wystawiają Tatarze Karol Wałowy w okresie okupacji wójt gminy zbiorowej w Rudawie, a później w Krzeszowicach, oraz Henryk Gressig, pracownik kolei. Wystawiają mu właśnie taką opinię, że zamieszkał w latach okupacji niemieckiej w Rudawie koło Krzeszowic. W czasie swego pobytu w Rudawie dał się poznać jako szczery i uczciwy Polak, patriota, a jego stosunek do okupanta był wyraźnie negatywny i wrogi. Henryk Tatara z terenu Rudawy prawdopodobnie zniknął 17 stycznia, więc można powiedzieć, że tuż przed wkroczeniem Rosjan, i dostał posadę zawiadowcy stacji w Żywcu. Tam oczywiście też koło niego zaraz pojawiło się mnóstwo informatorów. Tatara zaczął utrzymywać bardzo dobre stosunki z księdzem Stanisławem Słonką, czyli dla Żywca postacią taką rzeczywiście sztandarową, też członkiem Armii Krajowej. No i generalnie różne informacje o Tatarze się pojawiają, aczkolwiek nie pojawiają się tam żadne informacje konkretne dotyczące właśnie Rudawy. Rudawa się pojawia tylko wtedy, kiedy jest mowa o tym, że Tatarę przyjeżdża odwiedzić ksiądz, brat żony, co nie jest prawdą, bo był to jakiś daleki krewny, kuzyn. Prawdopodobnie chodzi o Władysława Wąchala, właśnie księdza. No i czy też kiedy jest mowa o jego żonie, natomiast nie ma żadnej wzmianki o jego działalności na terenie Rudawy tej akowskiej, ale w donosach oczywiście pojawia się to, że tym członkiem Armii Krajowej jak najbardziej Henryk Tatara był. Jest oczywiście obserwowany przez informatorów. Jest taka informacja właśnie w jednym z donosów, że nowo, powiedzmy w cudzysłowie, uruchomiony informator ma za zadanie albo powiedzmy znaleźć jakieś haki na Tatarę, żeby go dać pod sąd i jakoś go powiedzmy ukarać. Bądź jeśli to się nie uda, mają zrobić właśnie ubecja, wówczas ma zrobić jakąś taką otoczkę wokół Tatary, czy też zniszczyć jakoś jego dobre imię i po prostu usunąć go ze stanowiska zawiadowcy stacji właśnie w Żywcu. Henryk Tatara, to tak troszkę wyprzedzę, zmarł w Żywcu, tam też został pochowany. I właśnie osoby, które gdzieś z tym Tatarą na terenie Rudawy były mocno związane. Kazimierz Wiśniewski, o którym już wspomniałem, i jego dwaj bracia, czyli młodszy Piotr Wiśniewski i najmłodszy Antoni Wiśniewski, pseudonim Szerszeń. Tutaj chciałbym wyjaśnić, że później będzie się pojawiło w przypadku Antoniego, będzie pojawiło się nazwisko Wiśniewski, gdyż Antoni Wiśniewski prawdopodobnie przed ślubem w dokumentacji metrykalnej gdzieś chyba odnaleziono informację, że to nazwisko Wiśniewski powinno brzmieć Wiśniewski, więc wrócono tak naprawdę, no, małżeństwo Antoni i Maria wrócili do tego nazwiska, które, no, można powiedzieć, że gdzieś tam na przestrzeni lat pomylić os e czy jakieś literki do siebie, pisząc oczywiście też jakimś piórem, no to nie było trudno. Znane są też przypadki, myślę, że nie tylko z Rudawy, gdzie na przykład nazwisko występuje i Wąchal, i Wąchol, i tak naprawdę nie wiadomo, które jest prawidłowe, aczkolwiek wszystko wskazuje, że jednak chyba Wąchol, czyli nazwisko rodowe wspomnianej żony Henryka Tatary. No,
To trzy zdjęcia, które przedstawiają właśnie Kazimierza Wiśniewskiego. Dwa zdjęcia z jego służby w wojsku. Kazimierz Wiśniewski w roku 1933 zgłosił jak gdyby akces, napisał podanie o przyjęcie do lotnictwa. To podanie zostało odrzucone. No a zaczął służyć w drugiej kompanii granicznej Korpusu Ochrony Pogranicza Chomiczka, podległego pod KOP Kleck. Tak tylko wspomnę, że Piotr, młodszy z braci Piotr Wiśniewski, służbę wojskową odbywał w Tarnowskich Górach. A Antoni Wiśniewski, to jest rocznik 1924, czyli w momencie okupacji miał zaledwie 15 lat. Filigranowy, niewielki powiedzmy człowieczek. Lokalizacja powiedzmy domu, posesji rodziny Wiśniewskich, pokażę to za momencik na slajdzie, jest zlokalizowana. Może teraz już ten teren jest bardziej zabudowany, ale w okresie okupacji było tam raptem parę domków, odcięte gdzieś tam rzeczką, jedną rzeką, młynówką, suchym korytem, więc podejrzewam, że Antoni Wiśniewski mógł nawet nie, jak większość mieszkańców Rudawy, udać się na tak zwaną ucieczkę. Gdyż z relacji, które tutaj posiadam od rodziny, Antoni Wiśniewski, być może też z braćmi, ale pierwszą wersję, którą słyszałem, to sam, pozbierał kilka sztuk broni, którą pozostawiła polska armia, gdzieś zostawioną po jakichś okolicznych polach. I generalnie potem się zrobił mały problem właśnie z Antonim, gdyż tak, albo broń zniszczyć, albo no, chłopak wiedział o tym, że ta broń jest. No i wszystko wskazuje na to, że rok później, kiedy Antoni skończył 16 lat, no, został do ZWZ-u przyjęty. Przysięgę od niego miał odbierać sam Cebula. W innej wersji właśnie, że też świadkiem tej przysięgi złożonej przez Antoniego Wiśniewskiego był też Henryk Tatara. Na zdjęciu obok Antoniego Wiśniewskiego jest budynek szkoły w Rudawie. Ten budynek został oddany rok wcześniej. No, generalnie na tamten czas no to rzeczywiście bardzo okazały. Przez Niemców zaraz na początku okupacji, kiedy wkroczyli do Rudawy 5 września, został zamknięty. Antoni Wiśniewski podjął się takiego zadania, że przez okno czy gdzieś, no prawdopodobnie przez okno, wkradł się do tej szkoły i wykradł ze szkoły mapy. Te mapy były przechowywane później w domu rodziny Wiśniewskich, a po wojnie zostały zwrócone do szkoły przez obecnego tutaj na sali siostrzeńca braci Wiśniewskich, czyli pana Stanisława. W aktach Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzmy dotyczące braci Wiśniewskich i dotyczące okresu okupacji, generalnie znajduje się, ja przynajmniej znalazłem, jedną informację, mianowicie w zeznaniach, w aktach śledztwa dotyczących Józefa Niejadlika, komendanta Policji Granatowej w Krzeszowicach, pojawia się właśnie zeznanie Piotra Siusarskiego. Piotr Siusarski prowadził młyn przed okupacją, w czasie okupacji i później jego rodzina również po okupacji, w zasadzie do lat 90. ten młyn funkcjonował w Rudawie. Piotr Siusarski składa zeznania, jak gdyby broniące Niejadlika, że Niejadlik rzeczywiście no, nie był tutaj, nie wysługiwał się Niemcom, że on tam ma na to jakieś świadectwa. I w tym zeznaniu no, pojawia się takie zdanie właśnie, takie zeznanie Piotra Siusarskiego, że zna również wypadek dotyczący właśnie tego Niejadlika.
że koło niego w sąsiedztwie mieszkali Wiśniewscy, bracia Kazimierz, Franciszek, Piotr i Antoni. Na tych slajdach poprzednich nie pojawiło się imię Franciszka. Franciszek, tak, znaczy pierwszy powód jest bardzo, bardzo taki prozaiczny, gdyż tego zdjęcia nie udało mi się zdobyć, gdyż Franciszek po wojnie nie mieszkał na terenie Rudawy i okolicy, mieszkał we Wrocławiu. A w okresie okupacji, to właśnie za chwileczkę powiem, skończę może tylko właśnie tutaj ten wątek, że właśnie ci czterej bracia, którzy pracowali konspiracyjnie i swego czasu groziło im aresztowanie na gestapo, uprzedził ich o tym właśnie oskarżony, czyli Józef Niejadlik. W relacjach tutaj rodziny czy to Kazimierza, czy też Antoniego, czy Piotra, to zeznanie Piotra Ślusarskiego znajduje jakieś potwierdzenie, gdyż potwierdzając czy przytaczając słowa właśnie swoich krewnych, czyli braci Wiśniewskich, że Józef Niejadlik był akowską wtyczką w policji czy też żandarmerii niemieckiej w Krzeszowicach i generalnie różne sprawy, różne wiadomości właśnie rodzinie Wiśniewskich przekazywał. Tutaj się pojawia taki wątek, który może być powiązany właśnie z Józefem Niejadlikiem, a mianowicie, że brat Franciszek Wiśniewski pracował w Bałdinście w Krzeszowicach. Z tego Bałdinsu można powiedzieć, że uciekł, ale za namową bliskich ktoś doradził, że żeby się tutaj powiedzmy jakoś wybronić, może nawet przed obozem, dobrze będzie na przykład, żeby Franciszek, że tak powiem, ulotnił się z terenu Rudawy, więc podjął decyzję, że wyjedzie na roboty do Niemiec. Tak też się stało, że zaprzyjaźniony kolejarz pomógł mu dostać się do Jaworzna, gdzie pracował znowuż jego wujek, a stamtąd już, no w zasadzie był już w Rzeszy, trafił właśnie do fabryki w Niemczech, gdzie spędził okupację. Natomiast to był rok, kiedy Franciszek Wiśniewski opuścił powiedzmy Rudawę. To był rok 42, dokładnie luty. A udało mi się znaleźć taką informację w Archiwum Narodowym na karcie pracy Kazimierza Wiśniewskiego. Jest informacja, ona jest doprowadzana tylko właśnie do roku 42, ale jest informacja, że Kazimierz Wiśniewski bodajże od maja i właśnie nie wiemy do kiedy, miał pracować w jakichś zakładach kolejowych w Nowym Sączu. Więc być może jest to powiązane właśnie z zeznaniami Piotra Ślusarskiego, że za powiedzmy tutaj oszerzeniem Niejadlika część braci, czyli Kazimierz i Franciszek ulotnili się powiedzmy z Rudawy. Pojawia się to tutaj, jeszcze tutaj drugi wątek związany z rodziną Wierzbickich, mianowicie matka braci Wierzbickich, których pokazałem wcześniej, Kazimierza, Zygmunta i Stanisława, pochodziła z rodziny Jaroń. Podobnie jak matka, która również pochodziła z tej rodziny, obie pochodziły z Brzezinki. Jest to nazwisko dosyć popularne i podejrzewam, że jeszcze w okresie okupacji było można powiedzieć, że w co drugim domu, ale być może jakieś koligacje rodzinne tutaj wystąpiły, a znowuż z ust córki Kazimierza Wierzbickiego słyszałem taką informację, że jej ojciec również miał w Nowym Sączu, gdzie mieli rodzinę, miał się w okresie okupacji również tam pojawić, więc być może tutaj jakieś więzy rodzinne, a z drugiej strony właśnie chęć tutaj opuszczenia chociaż na chwilę Rudawy się pojawiła. No, tutaj mamy już dwóch z braci Wiśniewskich, mianowicie Antoniego i Kazimierza na tych dolnych zdjęciach, a trzecią osobą, która się pojawia, jest to rówieśnik Antoniego Wiśniewskiego, można powiedzieć, że kolega ze szkolnej ławy, Stanisław Kramarz.
tutaj taka można powiedzieć, że takie nawiązanie i do tego zdjęcia, i do historii, którą też tutaj znam z ust rodziny. Na zdjęciu górnym po lewej stronie w tle widać wieżę kościoła w Rudawie, a chłopcy czy też młodzieńcy są w tak zwanych rzekach, na tak zwanym trzecim bądź drugim zakręcie. No, było to miejsce, można powiedzieć, i jakiejś rekreacji letniej. I podczas jednej z takich kąpieli właśnie do Antoniego Wiśniewskiego podeszło bądź dwóch żandarmów, bądź policjantów granatowych. Chłopcy się gdzieś tam kąpali, zapytali właśnie o Antoniego Wiśniewskiego. No, Antoni Wiśniewski wyszedł, no i powiedział, że zna takiego człowieka, ale że wyjechał na roboty do Niemiec. No, chodziło mu oczywiście o Franciszka, o brata swojego. Można powiedzieć, że sztuka się zgadała. No, brata jednego nie było. A Antoni Wiśniewski prawdopodobnie był również poszukiwany przez Niemców, czy też przez Polaków w tych, powiedzmy, granatowych mundurach, z racji tego, że uciekł z transportu właśnie na roboty do Niemiec. A tutaj pozwoliłem sobie przedstawić, zaczerpniętą oczywiście z internetu, mapę Rudawy i tak powiedzmy taką topografię, jak to mniej więcej wyglądało, gdzie znajdowała się posesja właśnie rodziny Wiśniewskich. No, w centrum oczywiście jest kościół w Rudawie, więc to taki teren, który jeszcze chyba się kwalifikuje jako podplebania, ale właśnie tak jak powiedziałem, już jest troszeczkę na peryferiach. A tutaj mamy już zdjęcia i współczesne, i troszkę starsze, przedstawiające właśnie po lewej stodoła rodziny Wiśniewskich, na zdjęciu po prawej i stodoła, i dom, a po lewej stronie jest właśnie wspomniany przeze mnie młyn Piotra Ślusarskiego. Gdyż, no i slajd wywołuje tutaj, można powiedzieć, temat od razu broni, którą przechowywali, konserwowali, naprawiali właśnie głównie bracia Wiśniewscy, Kazimierz, Antoni, Piotr. I tutaj jako taka ciekawostka, którą też tutaj znam z ust rodziny. Prawdopodobnie na początku takim spiritus movens całej tutaj akcji był Kazimierz Wiśniewski. Obdarzony talentem jakimś manualnym, wyobraźnią i tak dalej. Więc starał się tutaj, można powiedzieć, że tą broń pochować gdzie tylko się dało. Mierzę czasem dzisiejszą miarą życie tamtych ludzi, ale tak sobie uświadomiłem, że chatka, którą widzimy, i stodoła była miejscem zamieszkania dla czwórki braci, jednej siostry z dzieckiem. Potem się pojawiło, w roku 40 pojawiło się jedno dziecko, w 41 drugie i oczywiście wcześniej żona Kazimierza, no i oczywiście rodzice. I jeszcze właśnie takie miejsce, gdzie tą broń, tak jak powiedziałem, reperowano. I pierwszym takim miejscem, o którym usłyszałem tutaj od pana Stanisława, była piwnica za domem, taka kamienna. Na tym zdjęciu po lewej stronie, na dole, tym kolorowym, jest kubka właśnie kamieni z tejże piwnicy. Do tej piwnicy, jak się wchodziło, w korytarzu po lewej, po prawej stronie, za takimi parawanikami zrobionymi z jakiejś wierzby, miała tam być ukrywana broń. Drugą skrytką była jakaś taka, no, że tak powiem, tutaj klasykiem, prastara lipa, oczywiście już w środku nie mająca tylko pustkę. I tamże też właśnie gdzieś ta broń była upychana, na to gdzieś tam kamuflowana korą z innych drzew.
A kolejna skrytka to zbudowana prawdopodobnie przez Kazimierza Sławojka, gdzie ta Sławojka miała jak gdyby podwójny dach, jedną wyciąganą deskę i dwa karabiny ponoć się mieściły. Na zdjęciu po prawej stronie, który na pierwszym planie widać akurat wnuka Kazimierza Krzysztofa, ale po lewej stronie jest właśnie zauważalny, no jakbyśmy powiedzieli to w tej terminologii takiej naszej klasycznej, wychodek. Śmiem przypuszczać, że właśnie jest to miejsce, gdzie właśnie Wiśniewscy również ukrywali broń. No i oczywiście stodoła, broń gdzieś tam upychana pod zbożem czy pod snopkami ze słomą. I teraz tak, pewne dopowiedzenie, bo powiedziałem o braciach Wiśniewskich, którzy zajmowali się bronią. I informacje właśnie o tym, że w tej stodole, zabudowaniach u Wiśniewskich ta broń była reperowana, gromadzona, przekazał już po wojnie w takiej ankiecie, nie wiem dokładnie do kogo adresowana, i przekazał Józef Kłeczek, o którym za chwilę troszeczkę więcej. On wymieniał oczywiście w pierwszej kolejności braci Kazimierza i Antoniego, którzy tą bronią zajmowali się, ale również dwie osoby, czyli swojego brata Piotra Kłeczka, pseudonim Beduin, i Stanisława Marone, pseudonim Wilk, którzy też mieli angażować się w tą skrytkę, czy w ogóle w działalność i prace związane z bronią. Po lewej stronie oczywiście wspomniany przeze mnie przed chwilą Józef Kłeczek, pseudonim Polimer. Po prawej stronie Andrzej Spyra, pseudonim Iskra. Oboje panowie, chociaż Andrzej Spyra w swojej biografii ma udział w kampanii wrześniowej, to jest człowiek rocznik, czy też był, już nie żyje, rocznik 1920, Józef Kłeczek rocznik 22. A panowie, którzy pojawiają się na tym slajdzie, to ludzie, którzy przez Władysława Gentka zostali, powiedzmy, w jego książce wymienieni jako osoby, które tworzyły organizację NOW na terenie właśnie Rudawy, czyli Jan Kowalik, pseudonim Leśniewski po lewej stronie, Stefan Baster, pseudonim Znicz, Jan Kowalik rodem z Niegoszowic, Stefan Baster z Nielepic i Władysław Gędłek, pseudonim Witold z Radwanowic. O Janie Kowaliku wiele nie wiemy. Wiemy oczywiście, że tą organizację na terenie Rudawy i okolicy tworzył, ale on sam, chociaż po wojnie zajmował bardzo ważne stanowisko na Śląsku, będąc dyrektorem w Węglokoksie, ale w swoim króciutkim życiorysie, który podaje, nie wspomina nic o swojej tutaj konspiracyjnej przeszłości. Pisze tylko tyle, że pracował w szpitalu Świętego Łazarza, gdzie miał się też zarazić jakąś chorobą, później kurował się w Lanskoronie. Stefan Baster w roku 43 został aresztowany, zresztą tak jak wiele osób właśnie z konspiracji tej spod znaku NOW w tymże roku wpadło właśnie w niemieckie ręce. Został w roku 43 przewieziony do Auschwitz, później trafił do Neuengamme, no i tam prawdopodobnie zginął. Krążą wersje, że na jednym z zatopionych okrętów już kiedy wojna praktycznie się skończyła. I Władysław Gędłek z Radwanowic, no też myślę, że tutaj dla Rudawy i okolicy postać też znana. Władysław Gędłek miał wciągnąć właśnie do organizacji NOW Józefa Kłeczka, aczkolwiek w różnych zeznaniach powojennych Józef Kłeczek wspomina, że jednak zrobił to jego brat Mieczysław Gędłek, który zginął w czasie pacyfikacji Radwanowic.
Żeby tutaj powiedzmy może trochę uzupełnić też te osoby właśnie zaangażowane na początku w organizację, przepraszam, NOW, później AK, no to jest Jan Adamik, pseudonim Jastrząb i Władysław Bigaj, pseudonim Lew. W domu Jana Adamika w okresie okupacji miały odbywać się spotkania konspiracyjne, jak również właśnie po wojnie. Tu akurat już mamy, powiedzmy, zdjęcia przedstawiające Józefa Kłeczka po wojnie, mianowicie kiedy był tutaj przesłuchiwany, transportowany ze Szczecina do Krakowa, przesłuchiwany właśnie najpierw na WBP w Krakowie, później PUBP w Krakowie. A jego życiorys rzeczywiście ten okupacyjny, czy już po 45, jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy. Człowiek, który na początku pełnił funkcję, można powiedzieć, zwykłego członka, pod koniec okupacji zostaje adiutantem komendanta okręgu Krzeszowice, majora Ryłki. I generalnie tak, no, był też na liście do aresztowania, czy też nawet do stracenia tej, można powiedzieć, radwanowickiej, że tak to określę, czyli liście, z którą przyjechali 21 lipca 1943 roku do Radwanowic Niemcy. Bodajże w noc z 20 na 21 przyjechali również do Józefa Kłeczka. Jemu udało się uciec przed Niemcami. Podobnie jak Antoniemu Wiśniewskiemu, który no wiadomo, też zaangażowany w konspirację, ale też widząc, że u jego sąsiada, czyli Bronisława Gętka, pseudonim Kryjak, on był referentem wywiadu, również pojawili się Niemcy. Nie był Gędłek Bronisław wówczas aresztowany, został aresztowany kilkanaście dni później w Krakowie razem ze wspomnianym przed chwilą Andrzejem Spyrą. Właśnie też ze swojego domu uciekał Antoni Wiśniewski. I teraz już informacja z donosu powojennego, gdzie informator o pseudonimie prawdopodobnym Jan Kamena podaje tutaj oficerowi informację o tym, że czy Kłeczek, czy mówił coś Poganowi, a chodzi o Pogana, konkretnie o Mariana Pogana, czyli brata Mieczysława Pogana, osławionego Błyskawicznego, który w lipcu 1943 roku został aresztowany, przewieziony do Święcimia i z tego Święcimia udało mu się zbiec. A zginął już razem z oddziałem Błyskawicy, bądź nawet już batalionu Skała, który był nadrzędną formacją nad Błyskawicą, pod tym barkiem. I tutaj ten informator właśnie donosi taką, przekazuje taką informację zasłyszaną od Józefa Kłeczka w areszcie, o broni, czy coś wie o broni, którą Kłeczek z Poganem, mieli zakopać tuż przed wyjazdem Kłeczka do Szczecina w Rudawie pod mostem, pod którym nie przepływa rzeka. To jest dla mieszkańców Rudawy wiadomo, że chodzi o tak zwany suchy most. Kłeczek mieszkał w Pisarach, więc po tym moście jak najbardziej mógł chodzić, ale ten most też leży bardzo, bardzo blisko właśnie domu Wiśniewskich. Więc pytanie, czy w późniejszym składzie, który był ujawniany w 1992 roku, broń, o której później już w żadnych innych zeznaniach nie znalazłem informacji, czy ona była wydobyta właśnie z tej, no, z ziemi i zakopana przez Kłeczka i Pogana, o tym nie wiem. No, w każdym bądź razie Kłeczek, to tylko tak dla informacji, Kłeczek w roku 1948 wyjechał do Szczecina.
No oczywiście w oficjalnej wersji było, że za pracą i tak dalej. Natomiast jak najbardziej pojechał prowadzić tam dalej pracę konspiracyjną, pracę Narodowej Organizacji Wojskowej. Było to już po ujawnieniu w 1947 roku. Mianowicie na podstawie amnestii a wcześniej ustawy z lutego 1947, spora część żołnierzy Armii Krajowej, NOW tak naprawdę, ujawniła się właśnie 29 marca. Dzień wcześniej ujawnił się Kłeczek i ujawnił się Jan Szponder, pseudonim Janusz. I później była taka sytuacja też troszkę nieprzyjemna na WBP, żołnierze NOW się ujawnili. Wtedy pokazany przed chwilą Stanisław Marona miał do Kłeczka powiedzieć, że to on ich sprzedał, że poniesie za to jakąś tam karę. No, Kłeczek ich nie sprzedał. Powiedzmy, że decyzja o ujawnieniu szła z góry. W pierwszej kolejności dla Kłeczka był to Jan Szponder, jego powiedzmy przełożony, a przełożonym Jana Szpondera był jeszcze Władysław Gałka, więc szło to wszystko gdzieś tam z samej góry i gdzieś tam do tych powiedzmy dołów. Tylko nadmienię, że Władysław Gałka, mówiąc o tym, żeby Kłeczek i Szponder, żeby się ujawnili, zaznaczył, żeby nie wspominali o nim samym. Kłeczek, tak jak powiedziałem, w roku 1948, czyli już po ujawnieniu, oczywiście jeszcze też w międzyczasie był w roku 1946 epizod, bo to ta formacja powiedzmy nie działała zbyt długo, ale powiedzmy pod tą nazwą, bo oczywiście żołnierze jak najbardziej działali, mianowicie wspomniana przez pana naczelnika Liga Walki z Bolszewizmem. Kłeczek, który można powiedzieć, że na naszym terenie, czyli a w zasadzie już wykraczając poza teren Rudawy, bo i Krzeszowice, i Zabierzów, pełnił funkcje tutaj dowódcze. Z jego rozkazów, które również oczywiście też szły z góry, były wydrukowane ulotki na referendum w 1946, powielone właśnie przez Kłeczka i Władysława Gętka, później przekazane czy to w Zabierzowie, też znanej postaci konspiracji Marianowi Bali, a w Rudawie właśnie Stanisławowi Maronie Wilkowi. Te ulotki były oczywiście rozklejone, rozrzucone po okolicznych miejscowościach, a wiadomo, że nawoływał do tego, żeby nie głosować trzy razy tak, tylko dwa razy nie, albo nawet trzy razy nie. Później Kłeczek właśnie trafił do Szczecina. Tam został prawdopodobnie wciągnięty też troszeczkę tak pracował w urzędzie celnym. Tam nawiązał znajomości też z byłymi ludźmi, przynajmniej podającymi się za konspiratorów, właśnie tych drugowojennych, i wciągnięty został do takiej akcji, żeby do przerzutu dwóch osób. No, ta akcja się oczywiście nie udała, Kłeczek został aresztowany. Został skazany na 2 lata więzienia. To taka może nie ciekawostka, ale no raczej bardzo przykra sprawa, że w dniu aresztowania Kłeczka, czyli 11 grudnia 1948 roku w Szczecinie, w tym samym dniu urodził mu się syn Andrzej. No i pytanie, czy syn się urodził na skutek jakiejś przeżytej traumy przez żonę i aresztowania, kiedy był właśnie aresztowany jej mąż, czy też po prostu był to tylko zbieg okoliczności? No później też ten argument zostaje podawany, mnóstwo listów pisanych przez matkę Kłeczka, przez żonę Danutę, właśnie wstawiając się, prosząc o ułaskawienie męża czy też syna.
parę miesięcy wcześniej Kłeczek też miał bardzo przykrą sprawę, mianowicie jego ojciec Andrzej zginął w nieszczęśliwym wypadku, był kolejarzem, zresztą chyba zawód ojca też jakoś powiedzmy tutaj chronił w czasie okupacji Kłeczka, bo Kłeczek też pracował na kolei. I zginął razem z dwoma osobami z pisar właśnie pod kołami pociągu właśnie w Rudawie. Kłeczek dostał dwa lata więzienia w Szczecinie, gdyż został, nie był sądzony z artykułu 86, tylko był sądzony jeszcze z artykułu przedwojennego o granicach Rzeczpospolitej z jakimiś późniejszymi zmianami i generalnie dostał ten wyrok mniejszy, aczkolwiek już w roku 50 został przetransportowany do Krakowa z racji tego, że w Krakowie były prowadzone śledztwa, można powiedzieć, że równoległe. Najpierw właśnie, w której jednym z oskarżonych był Władysław Gędłek, pseudonim Radwan, w drugim i to był właśnie pierwszy pobyt Kłeczka właśnie w Krakowie tutaj na WBP, a drugi pobyt, że tak się wyrażę, Kłeczka w Krakowie, tutaj w areszcie, był związany z wcześniejszym aresztowaniem właśnie Mariana Pogana. Pogan pojawiał się u Kłeczka w Szczecinie, nawet z siostrą Kłeczka, też z rodzeństwem Spytów, którzy też mogą być znani tutaj dla konspiracji tej rudackiej, aczkolwiek oni, Marian i jego siostra Teresa, bardziej byli związani właśnie z Zabierzowem i z rodziną Poganów. Kiedy Kłeczek był właśnie na przesłuchaniu tutaj w Krakowie, to pojawiła się taka sytuacja, że właśnie wspomniany Antoni Wiśniewski, a wiemy to za sprawą informatora o pseudonimie Granit, który wywodził się właśnie ze środowiska NOW, znał doskonale wszystkich członków. No i tutaj Granit podaje nam taką informację, że jadąc właśnie, wracając wieczorem do domu, do siebie, prawdopodobnie był mieszkańcem pisar, spotkał właśnie Antoniego Wiśniewskiego z Rudawy i właśnie rozmawiali na temat Kłeczka, z jakiego powodu został aresztowany, czy coś właśnie na ten temat wie wspomniany, powiedzmy, informator Granit. No, oboje tutaj doszli do takiego zdania, że jest to związane właśnie z aresztowaniem Władysława Gędka. No, a dalszy plan właśnie tutaj UB jest taki, żeby dalej utrzymywać, żeby Granit w dalszym ciągu utrzymywał koleżeńskie stosunki z Wiśniewskim. I starał się właśnie jakoś z nim mieć właśnie jakiś taki dyskretny kontakt. Tutaj też z najbliższej rodziny, czyli żony, od żony i córki, wiem, że Antoni obawiał się troszeczkę zeznań Władysława Gędka, gdyż oboje plus Józef Kłeczek, powiedzmy z tych terenów, pisary Rudawa, brali udział w takim napadzie w roku 1946, w sierpniu, na fabrykę cykorii Franka w Skawinie. Wówczas jeszcze jako Liga Walki z Bolszewizmem, wówczas jeszcze był oddział Stanisława Ptaka, pseudonim Kruk. Notabene Stanisław Ptak był wciągnięty do LWB przez Józefa Kłeczka. A w oddziale właśnie Stanisława Ptaka był no myślę, że znany tutaj nam wielu, Stanisław Szuro. Zmarły niedawno, więc Antoni Wiśniewski obawiał się tych zeznań Gędka, czy też Kłeczka, bo o Kłeczku też z innych informacji też wiedział, że jest aresztowany. Obawiał się tych informacji, że po prostu Gędłek i Kłeczek, no, można powiedzieć, że sypną w trakcie śledztwa. Tak się nie stało, żaden z nich słowa nie pisnął. Wiemy tylko z przesłuchań świadków, że pojawiają się informacje,
że razem z Kłeczkiem i z Gentkiem był jeszcze niejaki Sokół, a pod tym pseudonimem właśnie krył się właśnie Antoni Wiśniewski. Władysław Gendłek w swojej książce, którą wydał bodajże w 15 roku, Władysław Gendłek też już to osoba nieżyjąca, pisze właśnie o tym, jak to został ogłoszony wyrok i miał do swojego ojca powiedzieć, żeby przekazał Antosiowi, bo tak nazywali go, powiedzmy, przyjaciele, żeby powiedział, że może czuć się bezpieczny, że jest... No, że jego personalia nie zostały ujawnione. Po tym roku nazwisko Wiśniewskich jeszcze się pojawia czasem w jakichś sprawozdaniach, wykazach właśnie żołnierzy NOWAK z terenu Rudawy. Tu akurat się pojawia właśnie wykaz na wykazie właśnie tychże żołnierzy. Antoni Wiśniewski i jeden raz pojawia się Piotr Wiśniewski w aktach powiedzmy tych które udało mi się przeglądnąć właśnie tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej. Piotr pojawia się tylko ten jeden raz. Antoni częściej, właśnie jako nieujawniony, tak jak to właśnie przedstawiał informator Granit. Ale też pojawił się w roku 1947 jako ujawniony, ale nie żołnierz Armii Krajowej czy też NOW, ale jako dezerter z Wojska Polskiego. Antoni Wiśniewski został wcielony właśnie do wojska prawdopodobnie gdzieś w roku 1946. Uciekł z niego, ukrywał się i akurat nie wiemy tego z donosów informatora Granit, który był dzień wcześniej przed ujawnieniem się właśnie żołnierzy NOW-AK 29 marca. Nie podaje tam nazwiska Antoniego Wiśniewskiego, natomiast podaje to nazwisko inny informator o pseudonimie Marynarz, donosząc, że Antoni Wiśniewski był również właśnie u Adamika dzień przed ujawnieniem się. Ujawnienie się oczywiście miało miejsce, to takie formalne, przy Placu Inwalidów, ale też takie, można powiedzieć, symboliczne i nagłośnione, później pokazywane w polskiej kronice filmowej, jak to właśnie grupa około 10 osób, właśnie Kłeczek, Marona, jego brat akurat później, ale Zniegoszowic, Jan Senkara, Jan Adamik i Władysław Bigaj pokazani przed momentem, jak właśnie schodzą takim powiedzmy małym wozem z lasów nad Kochanowem, czyli można powiedzieć, że wioska po sąsiedzku z Rudawą, gdzie też mieli właśnie skrytkę, no i oczywiście na oświadczeniach tych ujawniających, ujawniają się razem z tą bronią, na przykład Stanisław Marona zdaje tam oprócz amunicji MP44, któryś bodajże Władysław Bigaj Pepesze. No, i generalnie no, można powiedzieć, że panowie są czyści, zdali broń. Oczywiście też są dalej inwigilowani, bo ujawniają się w 1947, a w roku 50, 52, tak jak tutaj widzimy na tym dokumencie, dalej się pojawiają w różnych wykazach i są różne, no, można powiedzieć, że są dalej w dalszym ciągu inwigilowani. No ale pod tym kątem są, że tak powiem, czyści, gdyż no, broń praktycznie całą zdali. A że tak nie było, no to za chwileczkę o tym się przekonamy. Przed państwem jest dom, być może jeszcze wtedy, bo to pewnie lata gdzieś, podejrzewam, początek 60., więc być może jeszcze nie był on wówczas własnością Antoniego i Marii Wiśniewskich. Jest to dom Franciszka Ślusarskiego, jest to dom sąsiadujący z młynem, który pokazywałem wcześniej, a ten dom i działka sąsiaduje znowuż z posesją Wiśniewskich, tą, którą pokazywałem, czyli stodoła, dom i tak dalej.
Żona Antoniego, no jakoś tutaj ten pomysł zakupu tego domu, który określiła jako powiedzmy wręcz rudera, no nie chciała się za bardzo na to zgodzić. Upierał się przy tym Antoni. No może kierował się względami sentymentalnymi, bo wiadomo, że gdzieś tam ten dom rodziny zamiedzą, ale no tutaj no kierował się najbardziej chyba tym, że po prostu broń, która cały czas jeszcze była no zmagazynowana na działce sąsiedniej, czyli na jego rodzinnej działce, no trzeba było po prostu gdzieś przenieść, gdzieś ulokować. Tak naprawdę do końca nie wiemy, jak było. Są też różne relacje, że broń od razu po zakupie, czyli gdzieś w roku 62 bądź 3, została cała przeniesiona do domu i do skrytki właśnie tutaj, do domu nowo zakupionego przez Antoniego i Marię Wiśniewskich. Ale na przykład też znam taką relację tutaj, to była relacja Kazimierza Wiśniewskiego, którą przekazał mojemu dziadkowi, a jakoś powiedzmy byliśmy skoligaceni przez żonę Kazimierza. Żona Kazimierza była to bratanica mojego dziadka, więc miał taką informację przekazać, że broń była zakopana no jakąś ilość, nie wiem dokładnie jaką, ale jaką ilość kroków od stodoły. Mój wujek, który podsłuchał tą informację, zaczął gdzieś przekopywać działkę, powiedzmy, moją rodzinną i szukać tej broni. Chodziło najprawdopodobniej o tą stodołę, ale czy rzeczywiście broń przez jakiś okres była zakopana przy stodole Wiśniewskich, to ciężko dzisiaj stwierdzić. No kto wie, może do dnia dzisiejszego jest tam zakopana. Przykład skrytki ujawnionej niedawno w Czchowie może świadczyć o tym, że jakieś niespodzianki jeszcze na terenie no, czy to powiedzmy tutaj lokalnie, czy na terenie Polski jeszcze czekają do odkrycia. Najprawdopodobniej właśnie w roku 63, może 64, arsenał, który za chwilę Państwu jakoś będę chciał przedstawić, został właśnie przeniesiony do tego domu, do domu Antoniego i Marii Wiśniewskich. Za tym budynkiem po lewej stronie, gdzie Franciszek Ślusarski miał swój zakład, za tym budynkiem została wkopany taki, powiedzmy, pojemnik, który też na zdjęciu będzie widoczny, gdzie zostały złożone materiały wybuchowe, natomiast broń krótka, wszystko wskazuje na to i będą potwierdzały to zdjęcia, była przechowywana w domu, konserwowana przez Antoniego Wiśniewskiego, czyszczona, więc no, tu raczej jesteśmy tego pewni, że broń, tym bardziej, że potwierdza to zarówno żona, jak i córka, że broń krótka no, była rzeczywiście przechowywana w domu. Antoni Wiśniewski oprócz powiedzmy tej w dalszym ciągu prowadzonej pracy konspiracyjnej, zawodowo powiedzmy skończył liceum zaoczne, czy też korespondencyjne, jak się to wtedy nazywało, później kurs kreślarski i przyjął się do Biura Projektów Kolejowych. Tam też w zasadzie do śmierci, do roku 1990 pracował. Angażował się też dosyć mocno w powiedzmy tutaj sportowo, grał i był kapitanem w klubie Orlęta Rudawa, a już w późniejszym okresie też można powiedzieć, że ujawniał się jakoś tak przed, można powiedzieć, że przed troszkę przed społeczeństwem właśnie z tej działalności. Tutaj właśnie jest jedna z takich wypraw, gdzie jest od lewej właśnie Antoni Wiśniowski, właśnie już wówczas występujący pod nazwiskiem Wiśniowski, Stanisław Marona, Eugeniusz Kramarz, czyli brat Stanisława Kramarza przedstawionego na slajdach wcześniej, Michał Wójcik, czyli syn Szczepana Wójcika, którego przedstawiłem też
na pierwszym slajdzie i Stanisław Kowalski. Spotkali się akurat w tym momencie przy nagrobku upamiętającym Karola Ślusarczyka. Był to dowódca takiego samodzielnego oddziału dywersji bojowej właśnie w okręgu Krzeszowice, który zginął w roku bodajże 45, w styczniu 45 roku właśnie w jakiejś jednej z ostatnich potyczek w miejscowości Paczułtowice. Oprócz tej działalności, którą jak wspomniałem prowadził można powiedzieć prywatnie Antoni Wiśniewski, czy też zawodowo, można powiedzieć, że duch konspiratora dalej w nim gdzieś tam żył. Od roku 80 zaangażował się w struktury Solidarności na terenie właśnie swojego zakładu. Też z tego co wiem, to zbierał na przykład pieniądze na komitet założony przez kardynała Macharskiego, a oczywiście też rozprowadzał podziemną prasę. To jest mały powiedzmy tylko wycinek. To co ostatnio zobaczyłem, co przechowują jeszcze żona i córka po Antonim Wiśniewskim, pięknie oprawione. Też przy tej okazji też panie opowiedziały, jak to wyglądało, bo tych rzeczywiście publikacji podziemnych było wiele, pojawił się i Katyń i tak dalej. Pojawiali się u niego żołnierze, można powiedzieć, że dawni koledzy z konspiracji, prosząc go nieraz właśnie o Katyń. Chociaż za plecami miał Antoni całą szafę, to mówił, że postara się załatwić może za tydzień, może za dwa. Oczywiście nie załatwiał. Do pracy wychodził z jakimś tam plecaczkiem, gdzie właśnie przyłożone czy to kanapkami, czy jakimś posiłkiem właśnie były takie książeczki, które tak jest ku temu dobra okazja. Panie będą chciały przekazać do zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli sobie uporządkują, bo po remontach, które gdzieś tam też przez lata je tam nawiedzały, no to gdzieś tam ten zbiór jest rozproszony, ale jeśli podtrzymują dalej zdanie, no to myślę, że trafi to do archiwum w Wieliczce. No a tutaj mamy już pogrzeb Antoniego Wiśniowskiego. Wiśniewskiego. Antoni Wiśniewski zmarł 17 marca 1990 roku, wychodził do pracy, dostał zawału serca i zmarł. Tutaj właśnie jego pogrzeb, trumnę niosą piłkarze właśnie klubu Orlęta Rudawa. No, śmiem twierdzić, że to chyba jedyny taki pogrzeb w Rudawie, który się odbył. Mamy rok 90, więc to nie jest wszystko jeszcze takie oczywiste. Nie wiem, nie można się afiszować. Pojawił się, z tego co wiem, pojawił się na pogrzebie też sztandar zbowidowski, ale zmarły nie życzył sobie tego, więc niestety panowie musieli ten sztandar zwinąć i on nie był. Po prawej stronie, to tak tylko na marginesie powiem, że przemawia akurat zmarły niedawno znany, myślę, że wszystkim mediewista mieszkający właśnie w Rudawie, profesor Felix Kiryk. A akurat zdjęć tutaj nie mam, ale miesiąc po Antonim Wiśniewskim Antoni Wiśniewski zmarł 17, a 16 kwietnia, był to lany poniedziałek, czyli Wielkanoc, w szpitalu w Krakowie zmarł Kazimierz Wiśniewski, czyli jego brat, czyli tak naprawdę drugi z tych wielkich konspiratorów. Na marginesie tylko powiem, że Piotr zmarł sporo wcześniej, w roku 76, a Franciszek w roku 2000. Także miesiąc po miesiącu odeszli właśnie bracia, w zasadzie już w wolnej Polsce. No a coś zostało gdzieś tam po nich.
I w roku 92 Maria Wiśniowska postanowiła ujawnić to, co przez lata było ukrywane w ich domu. No tutaj prawdopodobnie za jakąś podpowiedzią części środowiska Akowskiego, bo część później, jak się okazało, była temu przeciwna. Skrytka, broń, którą właśnie ukrywali bracia Wiśniewscy, została ujawniona. Maria Wiśniowska zwróciła się pisemnie do 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, wówczas jeszcze desantowo-szturmowej, właśnie z informacją o tym, że jest w posiadaniu takiej skrytki po swoim mężu, a wiadomo, że to nie była to broń prywatna, tylko broń oddziału. Więc zgłasza to, pojawiają się oczywiście żołnierze. W połowie kwietnia zostaje zabrana broń, a 2 dni później, może nie w tej kolejności powinno się to odbyć, ale pojawili się saperzy, którzy zabrali ładunki wybuchowe i tą skrytkę, która była zakopana za domem. Tutaj widać właśnie jednego z żołnierzy, który w tejże skrytce właśnie siedzi, a w lewym dolnym zdjęciu jest właśnie żona Antoniego Wiśniewskiego, obecna tutaj córka Renata, żołnierze, którzy przejmowali. No i można powiedzieć, że mężowie zaufania całej tej operacji, czyli po lewej Eugeniusz Kramarz i Konstanty Klocek, rodem z Paczułtowic. A to zdjęcie już pokazuje nam właśnie to, co było ukrywane w domu. No i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że chyba jest to wystarczający dowód ku temu, żeby twierdzić, czy nie powątpiewać w to, że ta broń jednak krótka była przechowywana w warunkach takich, że i oczywiście w pierwszej kolejności konserwowana, że wygląda tak, jak wygląda. Natomiast dla porównania, po prawej stronie broń długa jest no, powiedzmy, i przerdzewiała, i te elementy drewniane są zbutwiałe. To jest protokół, ale protokół już późniejszy, protokół już przyjęcia tej broni przez jednostkę na swój stan. Ta broń miała być zakonserwowana, oczywiście pozbawiona wszelkich cech użyteczności i docelowo miała trafić do Izby Pamięci tejże jednostki. Pozwolę sobie też jeszcze tak szybko przeczytać Państwu, co dokładnie znajdowało się w domu i w tej skrytce właśnie zakopanej w ziemi. Czyli tak, pistolet wojskowy wzór 33 TT, pistolet CZE model 27 kaliber 7,65, pistolet Walter model 8, pistolet Femar Fegewar S Gebgiar R737M, rewolwer, pistolet 1914, pistolet Brevet SG DG Bergman patent M19, rewolwer mały z czarną okładziną, bez mechanizmu spustowego, tutaj żołnierze zaznaczyli, rewolwer 7,65 Kurt, rewolwer Mauser model HSC kaliber 7,65, rewolwer Mars kaliber 6,35, rewolwer FN, rakietnica, karabin polski Mauser wzór 29 długi, karabin polski Mauser wzór 29 krótki, karabin Mosin numer nieczytelny, pistolet maszynowy Pepesz, numer nieczytelny, pistolet maszynowy Beret, karabin Steyr M95 i sztucer myśliwski.
Natomiast 22 kwietnia w trakcie oczyszczania terenu żołnierze przyjechali samochodem ciężarowym. Nawet był ponoć taki plan, żeby tą beczkę zakopaną, żeby całą ją wyjąć i po prostu przewieźć i zdetonować. Natomiast obyło się bez tego. Cały materiał został wyciągnięty i przewieziony, później zdetonowany. A w tejże skrytce za domem znajdowały się granaty ręczne 10 sztuk, amunicja do KBK 500 sztuk, amunicja do pistoletów 397 sztuk, zapalniki tarciowe 10 sztuk, dwa ładunki materiałów wybuchowych po 1 kg 2 sztuki, naboje sygnalizacyjne 20 sztuk, petardy 20 sztuk i zapalniki do granatów ręcznych 15 sztuk. Tak, jeszcze tutaj gwoli jakiegoś takiego uzupełnienia i powiedzmy, że dopełnienia całej tego arsenału. Pani Renata Wiśniowska przywiozła tutaj dzisiaj do nas pamiątki po swoim ojcu Antonim, czyli wszystkie oczywiście tutaj mające jeszcze, że tak powiem, okupacyjny, że tak powiem. Ja tutaj przyniosłam kilka takich przedmiotów, pamiątek po moim ojcu. Jest Pani Rano, do mikrofonu. Kompas. Był jeszcze jeden, ale został oddany razem z arsenałem broni, także nie wiem, gdzie on teraz jest. Jest lornetka. Zapomniałam przynieść jeszcze zegarka. To są przedmioty, które mój ojciec dostał chyba zaraz na początku wojny, kiedy właśnie wstąpił do ZWZ-u. Jego pierwszym zadaniem było to, żeby określać typ samolotu, który przelatuje, godzinę i kierunek. I właśnie ten zestaw. A bagnet, no to już jest jakaś inna sprawa, którą tato gdzieś tam zdobył na jakimś Niemcu z Hitlerjugend podobno. Ja dopowiem, że ostatnim, to był ten, powiedzmy, pierwsze zadanie Antoniego. Tak, czyli, to było pierwsze zadanie, czyli, tak. Powiedzmy, zapisywanie kursów samolotów i tak dalej. Natomiast ostatnim wszystko by wskazywało na to, że było rozbrojenie materiałów wybuchowych pod mostem kolejowym właśnie na rzece Rudawce. No, tak. Most, można powiedzieć, że kluczowy, no bo generalnie nie można się drogą kolejową z Krakowa na zachód wydostać niż właśnie przejeżdżając przez tenże most. Na początku wojny, prawda, to co tato tam tak. Zrobił, bo później tato się nigdy nie ujawnił, nigdy broni nie oddał, nigdy tej broni nie zakopał. Broń była przechowywana w domu. Ja też pamiętam, że jako nawet dziecko to było dla mnie takie bardzo normalne, że była i amunicja, i broń w domu. No, to są właśnie te pamiątki, które jeszcze pozostały, które mam, bo wszystko inne zostało oddane. Mówimy oczywiście to dzisiaj w taki tak oczywiście, że to ta broń tam była w pokojach, że była zakopana i tak dalej, ale ktoś, kto że tak powiem, rozczytał się w na przykład w aktach sądów rejonowych, gdzie no myślę, że z tego arsenału jakiś niewielki wycinek, myślę, że można było już ładny wyrok odsiedzieć albo nawet już z więzienia nie wyjść. No ja myślę, że tak o wiele ryzykował, no. Ale nie wyobrażam sobie, żeby miał oddać tą broń. No. To jeszcze tak na zakończenie, na tym slajdzie jest właśnie grób Antoniego Wiśniowskiego. Jak dla mnie taki symbol, bardzo, bardzo symboliczny, gdyż widzą Państwo, że za tablicą jest taki dosyć okazały nagrobek, a ten okazały nagrobek to jest pułkownika Benedykta Zielonki, czyli bohatera wojen napoleońskich, później powstania listopadowego, więc
Więc tutaj historia Polski, historia Rudawy no, zrobiła taką, wydaje mi się, że piękną klamrę nawet na naszej nekropolii. No, a tutaj oczywiście tata nie dożył ujawnienia, tata nie dożył... Szkoda, że nie dożył, no. Właśnie, bo mielibyśmy więcej informacji, te tak, informacje no. byłyby, ja myślę, pewne, nie byłoby niedomówień, a w tej chwili, no to sami wszyscy widzą, jak to wszystko wygląda. Tak, tata też nie dożył w tym samym roku, to tylko tak. Jeszcze tak dopowiem, że w tym samym roku, 92, 17 grudnia imieniem Armii Krajowej została nazwana szkoła w Rudawie. Także no, akurat byłem uczestnikiem wtedy akademii, wystąpienia i tak dalej. No, tych akowców jeszcze wtedy było dużo. Wtedy jeszcze no, żyli, dzielili się swoimi... Tak, dzielili się swoimi właśnie wspomnieniami. No, dożył Antoni roku 89, a to jest to właśnie w tym roku w Rudawskim Kościele właśnie została wmurowana ta tablica poświęcona właśnie żołnierzom Armii Krajowej z terenu Rudawy i okolicy. Także ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wystąpienie, bardzo dziękuję za prezentację pamiątek rodzinnych, ważnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, może coś dopowiedzieć? Jeśli nie, to Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja się podzielę taką swoją refleksją, bo nie spodziewałem się, że usłyszę taką historię. Przyznam, że jestem bardzo poruszony, dlatego że ona jest bardzo podobna do mojej historii rodzinnej, do historii mojego dziadka i jego braci. Ich też było czterech. Mój dziadek był dowódcą drużyny Narodowej Organizacji Wojskowej we Frydrychowicach w miejscowości pod Wadowicami. Zginął w czerwcu 1946 roku, półtora tygodnia temu była rocznica jego śmierci. Został zabity przez swojego kolegę z dzieciństwa, który już wtedy był funkcjonariuszem milicji. Był żołnierzem, wszyscy byli żołnierzami Narodowej Organizacji Wojskowej. W domu mojego dziadka była przechowywana broń. No po prostu w tej historii usłyszałem tyle elementów, które są zbieżne z historią właściwie moją, rodzinną, że to... No ale powiem tak, no co w tym dziwnego? Myślę, że to jest historia bardzo wielu rodzin, bardzo wielu konspiratorów, którzy w tamtym czasie byli zaangażowani w działalność podziemną i w walkę o wolną Polskę. Ja jeszcze może na koniec dodam, że żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej z terenu czy obwodu Wadowice, czy obwodu Krzeszowice, ale też i Bochni odtwarzali strukturę, czy właściwie w ramach akcji Burza mieli odtwarzać strukturę pułków przedwojennych. Byli żołnierzami pododdziałów, które miały docelowo tworzyć 12 Pułk Piechoty, odtwarzać 12 Pułk Piechoty z Wadowic, 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej. No, walczyli w ramach 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za tą pasjonującą prezentację, za pamiątki, za Pani obecność. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, że byliście tutaj z nami, wysłuchaliście tej opowieści. Tak jak powiedziałem na wstępie, to już ostatnie spotkanie przed wakacjami. Wrócimy z naszymi małymi sympozjami jesienią, najprawdopodobniej w październiku, ale może we wrześniu. Zachęcam do śledzenia stron internetowych Instytutu Mediów Społecznościowych. Tam będą informacje o tym, kiedy wrócimy i z jaką tematyką. Bardzo serdecznie dziękuję.